przeprowadzamy taką małą sondę uliczną i chciałbym Panią zapytać, czy wiedzą Panie może coś o fair trade, o sprawiedliwym handlu? Oj! Nie ma sprawiedliwego handlu. Mi z miłą chęcią wytłumaczymy. Ja akurat pracuję obecnie w barze i też nie ma sprawiedliwości u mnie w barze. O, tak powiem. A to w barze to troszeczkę na czymś innym polega. Dokładnie, ale... Więc tak, ten sprawiedliwy handel, fair trade, polega to na wyeliminowaniu wyzysku na osobach, które pracują bardzo ciężko, a firmy, które im zlecają tą pracę, po prostu zbierają bardzo duże pieniądze, a oni dostają niewiele za to, co robią, a robią bardzo dużo. I chcielibyśmy zapytać, czy jeśli byłaby taka możliwość, byłyby takie akcje, czy Panie by chętnie się angażowały w to i na przykład gdyby były takie produkty, na przykład w Rossmanie tutaj były, jest tutaj sklepik na Szkolnej 12 ekologicznej, właśnie są sprzedawane takie produkty, czy chętnie by Panie kupowała takie produkty, żeby pomagać? Oczywiście, dzieciom? Pewnie, nawet bym się podpisała pod tą listą. Czyli jest Pani za. Oczywiście. O, to bardzo, bardzo dziękujemy. Sprawę. Dzięki.